Obłęd lewactwa amerykańskiego, czyli jak zwykle główne opowiadanie o tym, co to w Ameryce się dzieje z lewactwem, z komunistami, z socjalistami. Tym razem historia będzie dotyczyła Charlesa Roberta Jenkinsa. No i historia jest ponad 50 lat, 60 lat. Było to w roku 1965 roku. Robert Jenkins, żołnierz, zdezerterował z Korei Południowej, przeszedł do Korei Północnej. No, on ogólnie był komunistą, pomimo że służył w wojsku od 15 roku życia. Trafił do Gwardii Narodowej, kiedy miał 15 lat, jako kadet. Później oficjalnie przeszedł do armii w wieku 18 lat. No i karierę swoją robił w zasadzie na wyjazdach światowych, bo najpierw spędził w Korei 2 czy 3 lata, później był w Niemczech 2 czy 3 lata. Później w 65 roku to był w tej strefie zdemilitaryzowanej pomiędzy dwoma Koreami. No i pewnej nocy od drugiej nad ranem, trzeciej nad ranem popił sobie, mówią, że wypił 10 piw z jakiegoś powodu i uciekł. Z drugiej strony dla odmiany mówią, że poszedł na patrol z trzema innymi żołnierzami. On już był wtedy sierżantem. Udawał, że coś się tam działo, że słyszał jakieś szumy. Powiedział im, ja idę do przodu zbadać, co się dzieje. No i zostawił ich i nigdy nie wrócił. Myśleli, przez pewien okres to myśleli, że został porwany, że został złapany. Ci żołnierze nie wiedzieli, szeregowcy nie wiedzieli, co się dzieje, no ale za 2 czy 3 tygodnie Korea Południowa oświadczyła, że żołnierz amerykański zdezerterował i wybrał raj na ziemi. No było to dosyć zaskoczeniem trochę, no bo mało co tam wskazywało, no ale oni przejrzeli jego szafki, znaleźli jakieś listy do rodziny, których nigdy nie wysłał. No i tam były mniej więcej takie zdania, że muszę to zrobić, bo muszę to zrobić, kocham was wszystkich, kochajcie mnie i tak dalej. Przez 7 lat siedział z 4 innymi dezerterami w jakimś jednopokojowym domu. No leli się tam podobnież nawzajem nieustannie. Te służba bezpieczeństwa koreańska też ich tam lała nieustannie, torturowała, kazała im się uczyć tych wszystkich mów po koreańsku. No on tam się dosyć dobrze nauczył. No i po jakimś czasie go tam zaczęli wypuszczać. Ciekawe jest to, że w sumie to w swoich pamiętnikach to stwierdził, że rok po tym, jak przeszedł na tamtą stronę, udało mu się pójść do ambasady sowieckiej i poprosić o azyl polityczny. Czyli wygląda na to, że ani nikt go nie pilnował, ani go nie torturował. Także tam te pewne sprawy wyglądają dosyć podejrzanie. Ale skacząc teraz dużo dalej do 80 roku, czyli po 15 latach pobytu jego w Korei, Koreańczycy podrzucili mu, on miał wtedy 40 lat, a podrzucili mu młodą Japonkę, 21-letnią Japonkę, bo w tym czasie wygląda na to, że Korea Południowa wykradała, porywała ludzi z różnych tam, z wybrzeży, z wiosek, ludzie ginęli w jakiś dziwny sposób. W tym wypadku to też jest coś dziwnego, no bo teoretycznie jej matka i ona wyparowali z tej swojej wioski, a matka nigdy się nie pojawiła w Korei, także to jest dosyć dziwne. W każdym razie on twierdzi, że rzucili tą kobietę jemu i powiedzieli, że to jest jego kobieta. On może z nią zrobić, co chce, może ją zgwałcić, jeżeli chce. No on twierdził, że tego nie zrobi, no i wygląda na to, że nie zrobił. No i oni później po jakimś czasie się zakochali. No i mieli dwoje dzieci, dwie córki. I wszystko to tam szło. I było dosyć przyjemnie. Pewne rzeczy to pokazują się tam. Nie ma tak dużo historii czy zdjęć, ale jedno ze zdjęć to jest, jak on na motorówce sobie płynie z innymi Koreańczykami.
dosyć rozrywkowo. Drugie zdjęcie to jest na plaży z żoną i z tymi córeczkami, czy z jedną córeczką. Tak wygląda, że robił to, co mógł, żeby tam jakoś przetrwać i wyglądało na to, że no, korzystał z życia. Premier Japonii najpierw w 2002 roku, no to tam zaczęły się oni, Północna Korea chciała poprawić się stosunki dyplomatyczne, no to zaczęli rozmawiać o tych ludziach, którzy zaginęli. No i były takie pogłoski, że to Koreańczycy kradną, no i Korea powiedziała, ten ojciec tego, co jest dzisiaj głównym sekretarzem partii, powiedzieli tak, porwaliśmy parę osób. No i zaczęli się dogadywać, że zwrócą. No i zaczęli tam zwracać i jego żona została zwrócona do Japonii. Teoretycznie miała pojechać tylko na 10 dni, żeby odwiedzić rodzinę, ale później jak już wylądowała, to premier Koizumi powiedział, że jak to jest, żeby japoński obywatel porwany do Korei, później przyjechał tu i żebyśmy my ich z powrotem wracali. No to nie zrobili tego. Ten człowiek, Charles Robert Jenkins, on się bał, że on dostanie w czapę, bo przedawnienie jest 40 lat za dezercję, a to akurat było 37, 38, 39 lat. Także on się bał postawić nogę w Japonii, no bo byłby deportowany przez te wszystkie układy. Tam całe to społeczeństwo japońskie, no to wpadło w jakiś taki zakochało się w tej jego żonie i w całej tej historii takiej romantycznej niby, że młodsza Japonka o 20 lat poznaje Amerykanina, obydwoje tam siedzą w tych gułagach, no i mają dzieci, no i ona wraca. No i Koizumi doprowadził do tego, że najpierw to kombinowali tak, żeby cała ta rodzina się osiedliła gdzieś indziej niż w Japonii, także nie ma tych praw ekstradycji, no to mówili o Indonezji, no bo oni tam mieli dobre stosunki dyplomatyczne z Koreą Północną i nie mieli umów o ekstradycji z Ameryką. Nic z tego nie wyszło. Jedyne co wyszło, to gadali. On w ogóle nie chciał wracać, nie chciał w ogóle jechać do Japonii i powiedział, że muszą coś innego zrobić. No a Koizumi doprowadził do tego, że oni wszyscy faktycznie wyjechali, wylądowali w Ameryce. On poszedł do tych bazy wojskowej amerykańskiej, tam zameldował się, no i tam już było ustawione, że w zasadzie skazali go na 30 dni więzienia za dobre zachowanie zwolnili go tydzień wcześniej. No, z sierżanta zdegradowali go do szeregowca, zabrali mu te wszystkie pieniądze, które tam niby się akumulowały przez te 14 tysięcy dni. Nie miał prawa noszenia medali ani orderów, no ale pomimo tego jakaś paranoja taka żołnierska jest taka, że jemu przysługiwały za ten okres dużo medali, także dostał te medale i oficjalnie je nosił na tych przesłuchaniach, także nawet dostał za order dla żołnierzy, bo on był wtedy aktywny cywilnie za ten globalną wojnę z terrorem światowym. Także dostał też medal za obronę Korei i dostał takie wstążki różne z armii i dostał również odznakę za zasługi wojskowe w innych krajach. No i to jest ten no i zmarł w zeszłym tygodniu, długo się tam nie nacieszył, no ponad 10 lat jak wylądował w Japonii, no to zamieszkał tam, gdzie ta jego żona, na tych dalekich wyspach, daleko od Tokio, daleko od wszystkiego. Historycznie Japończycy to tam, Japonia, ci wszyscy cesarze, każdy cesarz, jeżeli tam chciał kogoś
wygonić, to na banicie ich skasował właśnie na tą wyspę, podobnież ich skazywał, ale ich tam nie zabijali. To taka była tradycja, także cała ta wyspa jest historycznie właśnie takich uchodźców politycznych. No i on tam załapał się w pewnym sklepie z pamiątkami. On był też między innymi jedną z głównych atrakcji dla wszystkich tych odwiedzających. Napisał książkę, no za niego napisali książkę, że taki niedoszły komunista, gdzie w zasadzie usprawiedliwia się za to, co zrobił. No szkoda człowieka, no ale komunizm go oślepił, uciekł, później zaczął zmieniać swoje historie. Jedną z tych historii to on mówił, że w zasadzie to Koreańczycy to specjalnie mieszali różne małżeństwa, żeby te następne pokolenia wychowywać na szpiegów międzynarodowych. No, i on tłumaczył, że jego te dwie córki również by były szpiegami. Z tych czterech ludzi, którzy w tym czasie zdezertowali razem z nim, no to w sumie wszyscy, dwóch umarło, jeden tam jeszcze niedawno żył, ale on w ogóle nie chciał wracać do Ameryki, także został prawdziwym komunistą. Także to taka historia o błędzie lewactwa amerykańskiego. Jeżeli lubicie tego rodzaju opowiadania, subskrybujcie, piszcie na dole, zaznaczcie sobie dzwonek o następnym wideo i do następnego.